Ponad 130 milionów złotych kosztować będzie budowa nowych kotłów parowych zasilających turbozespół przedsiębiorstwa energetyki cieplnej. Instalację będzie zasilać biomasa, co w znacznym stopniu ograniczy spalanie węgla oraz wykup uprawnień do emisji CO2. Chcemy w ramach dekarbonizacji odchodzić od węgla, bo z tytułu spalania węgla wytwarza się dwutlenek węgla i od tego paliwa chcemy uciekać jak najszybciej. Kilka lat temu już PEC wykonał inwestycje, pierwsze kotły na biomasę, na zrębki funkcjonują już w naszej ciepłowni miejskiej. I teraz chcemy kolejny etap przeprowadzić, drugi etap, znacząca inwestycja, bo sięgająca kwoty ponad 100 milionów złotych. I dobrze, że mamy wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To 50 milionów złotych dotacji i 55 milionów złotych preferencyjnej pożyczki. Całość prac pochłonie 135 milionów złotych i obejmie zaprojektowanie, budowę, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kotłowni biomasowej, która będzie stanowić integralną część ciepłowni głównej. Zależy nam na kolejnych inwestycjach w energetykę i tutaj przypomnę tylko, że dostaliśmy też 128 milionów wsparcia z tego Funduszu Ochrony Środowiska wcześniej, rok temu, bo otrzymaliśmy pieniądze na budowę spalarni. Realizacja obu inwestycji pozwoli na ograniczenie spalania węgla w ciągu roku do poziomu 10% zapotrzebowania na ciepło oraz w 100% dla produkcji energii elektrycznej. System roweru miejskiego Suwar będzie nadal funkcjonował w latach 2024-2025. Obsługą i utrzymaniem systemu zajmować się będzie ten sam wykonawca, co w trzech minionych latach. Będą też nowości. Pojawią się takie specjalne rowery z siodełkami, fotelikami dla najmłodszych, dla dzieci. Także będzie można wybrać się w podróż suwerem rodzinnie z małymi dziećmi. Chcemy również rozbudowywać ten rower miejski o kolejne stacje i tutaj w ramach ZIT-u, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, wraz z gminą Suwałki mamy taki pomysł, żeby jeszcze te stacje gdzieś tam ulokować w terenach rekreacyjnych, takich turystycznych, czyli na terenie gminy Suwałki i jeszcze oczywiście na terenie naszego miasta. W 2024 i 2025 roku system Suwer będzie dostępny dla użytkowników przez dłuższy czas. Rozpocznie się 21 marca, a zakończy 31 października. W poprzednich latach system funkcjonował od 1 kwietnia do 24 października. Wsłuchując się w głosy mieszkańców, wydłużyliśmy ten okres funkcjonowania roweru miejskiego. Widzimy szczególnie, że ten okres wiosenny. Wszyscy są spragnieni, a już nie ma wtedy śniegu i można rowerem się po ulicach, po ścieżkach rowerowych w mieście poruszać. W decydującą fazę wkraczają inwestycje w szkołach podstawowych 4 i 10. Obie inwestycje będą gotowe w sierpniu tego roku. Pierwsza inwestycja na południu Suwał, czyli mam tu na myśli drugą rozbudowę szkoły podstawowej nr 4 wraz z nową salą gimnastyczną. Inwestycja za 25 milionów złotych. Realizacja tego zadania to odpowiedź na zapotrzebowanie na miejsca w szkole dla uczniów w południowej części Suwałk. To również poprawa warunków do prowadzenia zajęć sportowych. Jak widać, ukończona jest już niemal cała bryła zarówno budynku dydaktycznego, jak i hali sportowej. Ekipy budowlane powoli przygotowują się do wykończenia obiektów. Inna inwestycja na północy, czyli w szkole podstawowej nr 10, dotyczy obiektu sportowego, czyli tej pływalni odbudowujemy tak naprawdę od podstaw, prawie z tymi wszystkimi dodatkowymi elementami, bo tam winda zostanie, będzie zainstalowana w tej szkole, dochodzimy do kwoty 20 milionów. Obiekt zostanie uruchomiony prawdopodobnie we wrześniu. W materiale mogą zobaczyć Państwo, jak basen zmienia swoje oblicze. To, co będzie wyróżniać obiekt, to dwa wypłycone tory do nauki pływania. Tam jest 6 torów w tym basenie i te dwa tory zostały wypłycone do metra po to, żeby można było prowadzić naukę pływania bądź tam jakiś aerobik wodny, żeby można było prowadzić takie zajęcie dla osób, które jeszcze nie potrafią pływać. A te 4 pozostałe tory już we właściwej głębokości zostały
wykonane. Obiekt został tak zaprojektowany, by mógł być otwarty nie tylko w godzinach pracy szkoły. Dzięki temu będą mogli korzystać z niego wszyscy mieszkańcy Suwałk.